Cześć moi drodzy, mam dzisiaj dla Was bardzo ważną książkę. Bardzo ważną, o bardzo ważnym i delikatnym temacie. Książka przedstawia historię, porusza historię bardzo delikatną, którą pewnie wiele osób przeżyło i szuka takiego rozwiązania nie tylko dla siebie, jak to przeżyć, ale jak przekazać na przykład tą informację dziecku, jak pomóc dziecku przeżyć, czy zrozumieć swoje emocje, które są wywołane daną sytuację. Przedstawiam Wam książeczkę niedużą, cieniutką, pod tytułem Dzidziuś. Może już ktoś z Was słyszał o tej książce. Czasami na forach mamy pytają o tytuły, które mogą pomóc przejść rodzinie po utracie dziecka. Tu jest opisana historia rodziny, która utraciła dziecko bardzo wcześnie, jeszcze w łonie matki. Jednak ta książka tak naprawdę może pomóc również wtedy, kiedy to dziecko na każdym etapie ciąży, czy wczesnej, czy późniejszej, jednak zostanie utracone, czy tuż na przykład po porodzie. Jest to bardzo, w bardzo delikatny sposób opisana historia o tym, jak reaguje rodzina na wieść o dziecku, co się dzieje na przykład po utracie dziecka, jak każdy przeżywa tą utratę inaczej. Inaczej mama, inaczej tata, inaczej dziecko. Jak rozmawiać z dzieckiem. Przede wszystkim podkreślam, rozmawiać to nie jest temat, który zamiecie się pod dywan i go po prostu nie ma. Książeczkę bardzo polecam. Jest w taki naprawdę subtelny, delikatny sposób napisana i jednak bardzo ładnie obrazuje tą całą sytuację. Oczywiście polecam tym, którzy niestety znajdują się w takiej sytuacji i gratuluję wyczucia i delikatności autorowi. Wszystkiego dobrego i dużo, dużo zdrowia i samej radości z Waszych pociech.